Moi drodzy, parę słów na temat prac magisterskich. Informowałem Was, że sformułowałem dwa tematy. Niedługo będziecie wybierać prace magisterskie. Być może część z Was już wybrała promotorkę czy promotora i temat, któremu chcecie się poświęcić. Ja przygotowałem dwa tematy ściśle związane z uczeniem maszynowym, a dokładniej rzecz ujmując z sieciami neuronowymi. Chciałem powiedzieć dwa słowa na temat samych tematów, ale też powiedzieć, jak widzę w ogóle współpracę z dyplomantem. Otóż jedna i druga praca dyplomowa wymaga bardzo dobrej znajomości Pythona. To jest w zasadzie warunek taki sine qua non. To nie jest czas, żeby się uczyć nowego języka programowania. Dla mnie znacznie lepszą sytuacją jest, jeżeli ktoś na przykład nie miał jeszcze doświadczenia z głębokimi sieciami neuronowymi i niczego nie pisał w PyTorchu czy w TensorFlow, ale potrafi naprawdę dobrze programować w Pythonie. Praca odbywa się w sprintach dwutygodniowych. Na każdy sprint przygotowuję Wam zestaw zadań. Pracujemy zgodnie z GitFlow, ja uczestniczę intensywnie w tej pracy, robię code review i akceptuję zmiany, merge itd., itd. To też powód, dla którego są tylko dwa projekty magisterskie. Po prostu ja nie jestem w stanie, biorąc pod uwagę pozostałe moje obowiązki, poświęcić 100% uwagi większej liczbie prac. A z pracami dyplomowymi jest tak, że albo trzeba im się poświęcić w 100%, albo nie należy tego robić w ogóle, bo taka praca na pół gwizdka jest stratą czasu dyplomanta i prowadzącego. O co chodzi w obu tych projektach? Otóż oba te projekty związane są z implementacją pewnego pomysłu, który ma ułatwić czy naprawić jakiś aspekt uczenia głębokich sieci neuronowych. Ten pierwszy pomysł, uczenie pojemnościowe, polega na tym, że w trakcie uczenia, może on wynika z pewnej obserwacji tego, jak wygląda uczenie w rzeczywistości u ludzi. No, my nie uczymy się tak jak sieci neuronowe, nikt nam nie pokazuje 100 tysięcy obrazków i każe nam odróżniać od siebie poszczególne klasy obiektów, które występują na tych obrazkach. My uczymy się najpierw, że istnieje coś takiego jak pies i jak już nauczymy się odróżniać psa od kota, to dopiero wtedy dowiadujemy się, że na przykład te psy to się jeszcze dzielą i tam w środku są i jamniki, i boksery, i wilczury, i tak dalej, i tak dalej. I to jest dokładnie ten pomysł. To znaczy zaczynamy od jakiejś prostej architektury sieci, uczymy ją, obserwujemy poszczególne neurony i kiedy widzimy, że uczenie pewnego neuronu już asymptotycznie zbliża się do nasycenia, kiedy już nie obserwujemy tam więcej zmiany wagi, a ta waga jest niezerowa i widać, że tam ten neuron faktycznie odpowiada za rozpoznanie jakiegoś konceptu, to wtedy zamieniamy ten neuron i rozbudowujemy ten fragment sieci. Tak? Zwiększamy pojemność, ale nie całej sieci, ale właśnie tego fragmentu związanego z tym konceptem, który został nauczony, czyli teraz zamiast jednego neuronu, który odpalał się wtedy, kiedy widzieliśmy psa, w tym miejscu powstanie jakaś taka mini sieć z jakimiś tam paroma warstwami ukrytymi, z jakąś określoną funkcją aktywacji i ta sieć, jej zadaniem, ona odziedziczy wagi z tego swojego rodzicielskiego neuronu, i ta sieć będzie dalej się uczyła już rozpoznawać poszczególne rodzaje psów. I taką operację możemy wykonywać sobie w całej sieci głębokiej, kiedy obserwujemy, że ta sieć już się nasyciła w jakimś miejscu, czyli możemy podejrzewać, że jakiś neuron tak już wykorzystał całą swoją pojemność i już więcej nie jest w stanie się w tym miejscu nauczyć. Eksperyment będzie polegał oczywiście na przeprowadzeniu testów na rzeczywistych danych. Tutaj z tymi danymi będzie pewien problem, bo będziemy musieli znaleźć dane, w których po pierwsze występuje dużo klas, a po drugie te klasy tworzą pewną hierarchię, bo chcielibyśmy obserwować, czy faktycznie ten proces uczenia się pojemnościowego doprowadzi do tego, że najpierw będziemy rozpoznawali pewną generalną hierarchię, a potem będziemy wchodzili w głąb hierarchii. Prawdopodobnie spróbujemy wykonać to uczenie zarówno dla klasycznych sieci feedforward, jak i być może będziemy myśleli o tym też w kontekście konwolucji i uzupełnienia tych warstw fully connected, które występują między warstwami konwolucyjnymi. Być może tam trzeba będzie coś zmienić.
Drugi projekt, komponentowe sieci neuronowe z fragmentacją wejścia, znowu tytuł brzmi bardziej skomplikowanie niż w rzeczywistości rzecz się ma. Znów inspiracją jest proces faktycznego uczenia się. Jeżeli pomyślicie sobie o tym, jak wygląda pojedyncza instancja danych wejściowych, powiedzmy, że to jest klasyfikacja przeprowadzana na klientkach i klientach banku, jak wyobrazicie sobie ten rekord, tą instancję opisującą taką osobę, która ma konto w banku, to tam będzie cała masa różnego rodzaju informacji. Będą informacje o charakterze demograficznym, będą informacje o charakterze finansowym, będą informacje opisujące dokładnie tą osobę, będzie jakaś historia transakcji tej osoby i tak dalej, i tak dalej. I teraz dziś obowiązujący paradygmat jest taki, że cała instancja wchodzi na wejście sieci głębokiej, no i potem następuje już uczenie, a kolejne warstwy są odpowiedzialne za rozpoznawanie konceptów. Znów, neurokognitywistyka uczy nas, że to prawdziwe uczenie odbywa się zupełnie inaczej. Ono polega na tym, że nasz mózg rozpoznaje pewne koncepty, pewne encje, a sam proces uczenia się to jest proces znajdowania połączeń pomiędzy tymi konceptami. Tak? Te koncepty tworzą pewne konteksty i uczenie się polega tak naprawdę na znajdowaniu zależności występujących w kontekstach. Pomysł, który tutaj mam, polega na tym, że po pierwsze trzeba opracować sposób sensownego podziału wejścia, tak? Fragmentować dane wejściowe na pewne fragmenty, semantycznie ze sobą związane. A druga sprawa to jest taka, że to będzie zupełnie inna architektura sieci, to znaczy ta sieć będzie się składała z pewnych kapsuł, z pewnych takich atomowych mini sieci, które są odpowiedzialne za rozpoznawanie jakichś fragmentów danych wejściowych. Tak? Na przykład jeden fragment sieci jest odpowiedzialny za to, żeby rozpoznać na wyjściu na przykład młodego mężczyznę. Tak? I tam wchodzą jakieś dane demograficzne. Inna ta kapsuła, czy inny ten fragment, ten komponent sieci, na przykład rozpoznaje zawód jako jeden z zawodów związanych z pracą na roli. Tak? I te dwa komponenty przesyłają sobie nawzajem informacje o tym, co zostało rozpoznane, ale tak naprawdę to już jest na poziomie takim meta, tam, gdzie już nauczyliśmy się pewnego konceptu, czyli to nie jest taki klasyczny fully connected network, ale bardziej możecie sobie wyobrazić to jako pewne zbiorowisko klastrów, które pomiędzy sobą są połączone i przesyłają sobie jakąś informację. Tutaj będzie sporo pracy, jeżeli chodzi o implementację tego pomysłu, dużo eksperymentów, różne typy danych, bo będziemy to robili i dla danych takich naturalnych, tabelarycznych, i dla tekstu. Trzeba będzie pewnie pomyśleć o wyborze jakichś funkcji aktywacji, no, dokładnie przyjrzeć się architekturze tego rozwiązania, także tutaj też dosyć głębokie wejście w sieci neuronowe i mam nadzieję ciekawa intelektualnie przygoda. To tyle tytułem generalnego wstępu. Chciałbym zacząć jak najszybciej, pewnie już od lipca. Osoby zainteresowane, proszę się ze mną kontaktować, mail, Slack, umówimy się na telko. Nawet jeżeli nie jesteście pewni, ale chcielibyście porozmawiać, rozjaśnić jakieś wątpliwości, czegoś dopytać, proszę się nie bać, proszę się kontaktować, chętnie coś więcej opowiem i mam nadzieję, że któryś, a najlepiej oba te tematy Was zainteresują.